dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak wygląda praca groomera, czyli psiego fryzjera. Dowiecie się, czy w ogóle się do tego nadaje i ile na tym wszystkim da się zarobić. O! Całe życie płaka. Zadowolony klient, proszę bardzo. Iwona, powiedz mi, jak wygląda praca groomera? Zajmujemy się pielęgnacją psów, bardzo szeroko rozumianą. Bierzemy psa, sprawdzamy, w jakim jest stanie, czy jest skołtuniony, czy jest zadbany. Na początku kąpiemy psa, później go suszymy, rozczesujemy i zaczynamy pracę. Tak, dokładnie tak. No to zaczynajmy. Dzień dobry. 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 Zaraz się nim zaopiekujemy. Jakieś plany są na niego? Chciałabym tylko, żebym go rozpoznała potem, więc... Nie, no barwy nie zmienimy chyba, nie? Umyjemy go, będzie czysty do końca i nie będzie się tak sypał. Dobra, to zostaw nam go w dobrej opiece. Dobra, i... Zostawiam chwilę. Dzięki. Pa. Siadaj. Siadł. Łapa. Cześć. Wymieniamy sobie psa. Akurat z tym to nie ma tutaj za dużo roboty. O, czyli trzeba go najpierw... Głowę też myjemy, tylko zabezpieczamy, żeby mu nie nalać do uszu, bo to nie jest przyjemne, jak tak znienacka. Oho, i tak po prostu się pieni psa? Tak, po prostu się myje psa. Ja już czystym psem. Jak się czujesz, psie? O! W życiu nie miałem psa, naprawdę. To jest mój pierwszy umyty pies w życiu. O, pierwszy raz też suszę psa, więc cały czas do przodu. I niesiemy psa. Usługa z masażem. Tak patrz, jakby nie chciał. Nie wiem, pytaj go zdania. Czekaj. Po prostu czekaj. Usługę. Tyle? No, będzie ty. Spoko? Zestresowałem się bardziej niż ten pies chyba. Naprawdę. Pierwsze koty za płoty, a w sumie psy. Wysuszyłem, umyłem psa, ale najbardziej zestresowałem się z tym obcinaniem paznokci. Siad. Łapa. A, dziękuję bardzo. O! Pies jest mokry, to się trzepie. Idziemy czesać psa. Tyle sierści. A trzeba jakieś skończyć szkołę, żeby być groomerem? No właśnie jesteśmy w trakcie kursu, nie? W trakcie kursu. Ile taki kurs trwa? 6 tygodni planujemy. Nogi, no, ogon i pupa. To jest najgorsza do bycia. Na ten i na ten. Czekaj, na ten i na ten, dobra. Tak nie, czy nie? Na ten. Tak. Nie. Nie, jeszcze dalej. Ile mniej więcej taki kurs 6-tygodniowy, żeby stać się tym groomerem, kosztuje? Około 5000. 5000, żeby stać się... Jak? O, ziewanie jakieś. O, ma takie loczki jakieś, nie? Włosy mu się palują od wilgoci w powietrzu. O, tobie nie? A nie, ty masz tyle żel, że nie widać. To jest lakier. Co to za fo? Taki najgorszy typ klienta. Bywają takie psy? No, są psy, które nie chcą współpracować, ale to raczej z ludźmi jest problem. Z ludźmi? Klient chce na przykład... ogolić psa na łyso, a my tego nie robimy. Okej, okay, czyli macie klauzulę sumienia? Mamy, tak. Pewnie nie wszyscy, ja mam. Aha. A plusy i minusy takiej pracy ze zwierzętami? Po prostu od razu bardzo się wkręciłam w wyjazdy na konkursy, w jakąś rywalizację. Okej. Okay. No minusy takie, że to jest bardzo dużo takiej po prostu fizycznej pracy. No tak, że plecy, mimo wszystko trzeba to ten czas... Ile godzin dziennie tak pracujesz? Znaczy... No powiedzmy, że nie przekraczać 8, tak? 8, okej. Okay. Ile, i ilu klientów można mieć te 8 godzin? W grudniu na przykład się pracuje po 12, nie? No bo mamy tak dużo klientów, że... Ale to co, na święta specjalnie? Tak. Okej. Okay. A powiedzcie mi, czy kiedyś mieliście na szkoleniu, że was pies na przykład ugryzł, podrapał, cokolwiek? Tak. Mój własny, tak. Twój własny, ale strzygłeś też? Czy? Tak, tak. A czemu w ogóle taki zawód wybraliście? Czemu się szkolicie na groomera? Ja lubię psy i jest możliwość rywalizacji na zawodach. Aha, czyli mimo wszystko jeszcze te zawody, nie tylko sama praca sama w sobie, ale... z drugim, dokładnie. Czyli pasja również.
To fajnie, ale trzeba to chyba czuć, nie? Trzeba mimo wszystko. To zdecydowanie. Najważniejsze jest to, żeby te zwierzęta lubić, nie? I powiedz mi, jak zarobkowo to wszystko wygląda? Jak to przez ten cały dzień, ile można zarobić? Jako właściciel albo jako pracownik? Ja sobie liczę mniej więcej około 100 zł za godzinę. Okej. Okay. Jak są jacyś stali klienci, którzy przychodzą regularnie, no to wiadomo, że ta cena jest inna, bo zajmowanie się tym psem trwa znacznie krócej niż takim, który przychodzi co pół roku. Jak na przykład jak masz swojego pracownika, czy on też ma stawkę godzinową, czy...? Najniższa stawka, czyli te tam niecałe 14 zł okay. za godzinę. Właśnie kąpie, suszy, obcina pazurki, czyli to, co ty robiłeś dzisiaj. Uh-huh. A już taki groomer, który jest samodzielny, nie sam strzyże psy, no to dostaje procent od psa. Od psa, i aha. I trochę jakby ten procent zależy od tego, jak jest dobry, ile ma doświadczenia. Ile tych psów zrobi i... do niego wracają. Jeśli chodzi o pracę groomera, czyli psiego fryzjera, trzeba naprawdę dużo się nauczyć. Kurs trwa do 6 tygodni i trzeba na niego wydać aż 6000 zł. A co najważniejsze, trzeba kochać tą pracę i kochać zwierzęta. Dzisiaj mieliśmy 5 klientów, stawka pomocnika groomera to 15 zł za godzinę, więc przez 6 godzin zarobiłbym 90 zł. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a zarobione pieniądze z każdego odcinka wrzucimy do skarbonki do roboty i pod koniec roku zdecydujemy, na jaki szczytny cel je wydamy.